Proszę Państwa, będzie pokaz karate. Myślę, że karatecy tutaj zapowiedzi specjalnej nie wymagają. Zapowiedzą się swoim ruchem i swoimi umiejętnościami. Witamy bardzo serdecznie wszystkich na pokazie karate Kyokushin. Cała grupa trenuje w Kieleckim Klubie Karate Kyokushin. Wśród osób, które przed Państwem w tej chwili się znajdują na scenie, są również osoby, które trenują na scenie w Opatowie. Chciałbym może króciutko przypomnieć historię karate na terenie Opatowa. Może nie wszyscy z Państwa zdają sobie sprawę, ale już 15 lat grupa karate jest w Opatowie. Związana była przez długie, długie lata z nazwiskiem księdza Sikorskiego, który w tej chwili już w Opatowie od kilku lat nie mieszka. Jest w innej parafii w Polsce, ale dalej zajmuje się treningami karate. Na co dzień w województwie tarnobrzeskim i kieleckim karate Kyokushin trenuje blisko 3000 osób. Myślę, że nie ma podobnej organizacji sportowej o takiej ilości osób. W Opatowie od wielu lat ćwiczą dzieci, młodzież i dorośli. Chciałbym przy okazji podziękować Państwu, szczególnie rodzicom, za zaufanie do naszych instruktorów, że przyprowadzacie swoje dzieci na zajęcia. Treningi mają charakter ogólnorozwojowy z ukierunkowaniem na naukę prostych, podstawowych elementów karate. W zasadzie filmy prezentowane na ekranach kin, telewizji wypaczają obraz i pojęcie o sztukach walki. W treningach biorą udział nawet 5-6-letnie dzieci. Dla nich jest to rekreacja, zabawa, coś nowego, pewna przygoda. Dla osób trochę starszych jest to również pewna forma samoobrony. We współczesnym świecie nie brakuje zagrożeń, takich nawet bardzo prostych, typowych, na ulicy. I wydaje mi się, że człowiek czuje się również pewniej, kiedy jest wysportowany, zdrowy i do tego jeszcze zna kilka technik karate. Podstawowe techniki karate, które Państwo oglądają teraz na scenie, wykonywane są przez osoby, które trenują rok, 2 lata, 3, 4 i 5. Taki przedział rozstęp lat treningu osób, które tu są. Chciałbym powiedzieć również o jednej rzeczy, że do prowadzenia treningów karate są upoważnione tylko osoby, które posiadają pełne uprawnienia instruktorskie. Same zajmują się treningami około 8-10 lat minimum, posiadają licencję Polskiego Związku Karate, posiadają odpowiednią legitymację instruktorską i jedynym tego typu klubem na terenie województwa tu tarnobrzeskiego i kieleckiego, na pograniczu tych województw, jest właśnie Kielecki Klub Karate Kyokushin i Sandomierski Klub Karate Kyokushin. Dlatego uczulałbym również Państwa na wszelkiego rodzaju działalność hochsztaplerów, których nie brakuje w Polsce obecnie, w każdej dziedzinie życia społecznego. Nie mając dokumentów, można być lekarzem. Niedawno koło Szczekocin został taki dziwny fakt odkryty: przez 12 lat praktykował lekarz, który nie miał nawet skończonej szkoły pielęgniarskiej. Również w sztukach walki nie brakuje osób, które chcąc zgromadzić wokół siebie jakąś grupę młodych osób, próbują otwierać nowe sekcje, nowe grupy. Proszę sprawdzić zawsze dokumenty, sprawdzić przynależność, czy dzieci są ubezpieczone, trenujące w danej grupie, czy instruktor posiada odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia. W Opatowie kierownikiem sekcji, kierownikiem filii w Opatowie jest Grzegorz Swatek.
mieszkaniec Opatowa, który studiował w Kielcach, wieloletni zawodnik naszego klubu i aktualnie prowadzi właśnie filię w Opatowie. Techniki nożne, technika wysoka, Maj Kiage. Myślę, że karate zawsze było jakąś pewną tajemnicą dla tych, którzy na co dzień nie mają do czynienia z treningami. Wydaje mi się również, że nie wszyscy z Państwa mieli okazję być na treningu w Opatowie, widzieć pokaz w Opatowie. Dlatego z przyjemnością, z powodu 15 lat Kyokushin Karate przed Państwem, chcemy te nasze właśnie umiejętności zaprezentować. Każdego roku w Opatowie przez treningi przewija się około 70 osób. Chciałbym podziękować również dyrektorom szkół za możliwość prowadzenia tego typu zajęć. Każdego roku w liceum w Opatowie za przyzwoleniem pana dyrektora odbywają się zajęcia właśnie z grupą, tak jak powiedziałem, około 70 osób. Chwila przerwy, chwila relaksu, oddechu i w każdym treningu również taki moment istnieje. Karate Kyokushin w Polsce istnieje od 20 lat. Twórcą szkoły Kyokushin w Polsce jest Krzychan Andrzej Drewniak. Siedziba nasza centralna, naszego związku jest w Warszawie. Stylowa komisja Kyokushin w Krakowie. I dziękujemy całej grupie. Myślę, że należą im się brawa. Za moment zawodnicy wykonają pokaz technik w parze, kombinacje. I kombinacja w parach. Dziękujemy i proszę trzech zawodników o pokaz kata. Forma podobna może do tańca, gdybym chciał to wyjaśnić pokrótce, chyba tak by trzeba to określić. Taniec karate, kata, układy formalne. Przed Państwem zawodnicy naszego klubu, którzy już na mistrzostwach Polski juniorów i młodzików zdobywają medale, brali udział już właśnie w mistrzostwach Polski, w mistrzostwach okręgu i mam nadzieję, że jest to przyszłość właśnie naszego klubu i mam nadzieję również, że kiedyś w Opatowie będzie ktoś, zawodnicy, zawodniczki, które będą również zdobywać medale dla Opatowa na arenie krajowej. Duże brawa, dziękujemy. Każdy trening rozpoczyna i kończy się ceremonią. Swoistego rodzaju takim ceremoniałem, który podkreśla również aspekt duchowy karate. Chciałbym rodziców szczególnie uczulić, że kładziemy bardzo duży nacisk na wychowanie dzieci w duchu sportowym. Nie ma żadnego na treningach popychania się wzajemnego, bicia, znęcania się nad ćwiczącymi. Jest to bardzo błędne wyobrażenie o karate. I filmy wypaczają i pogłębiają niekiedy te osądy, które są bardzo niesprawiedliwe. Zapraszam na zajęcia w Opatowie. Rodzice mogą popatrzeć, jak tego typu treningi się odbywają. Dzieci bardzo chętnie biorą udział w zajęciach. Kładziemy duży nacisk na stronę właśnie tą również duchową. Podkreślamy na każdym treningu, że trening sportowy, zajęcia sportowe mają pomóc dziecku rozwinąć swoje cechy motoryczne. Jego siłę, szybkość, wytrzymałość, gibkość i sprawność ogólna, kondycja pomaga chyba w życiu na co dzień, w pracy, w szkole. Jest to po prostu higiena dnia codziennego. Jeden z punktów przysięgi dojo naszego kodeksu honorowego brzmi: będziemy przestrzegać zasad grzeczności, poszanowania starszych oraz powstrzymywać się od gwałtowności. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia na treningach karate Kyokushin. Do zobaczenia.